między nami po ulicy, pojedynczo i krukami snują się okularnicy ze skryptami. Show Max. Nieziemskie gwiazdy, największe hity, wywiady, plotki. Witajcie w Show Maxie, a dzisiaj w Show Maxie kolejni goście, to już powoli staje się naszą tradycją. Szymon Chodyniecki, dzień dobry. Witajcie w Show Maxie, jestem Szymon Chodyniecki i witam was bardzo, bardzo gorąco. Chcesz zostać tutaj sam, może sam sobie będziesz pytania zadawał? Nie, tak serio, to chciałam cię zapytać o to, jak się czujesz w roli, wiesz w jakiej roli? W takiej roli, w jakiej chciałby być każdy chłopak. Kiedy ty idziesz, a one patrzą i piszczą i wzdychają. To jest miłe, bardzo miłe, spełniające. Podsumowuje tą całą moją pracę w jakiś sposób. Jest to na pewno ta lepsza strona tej pracy. Ty jesteś na początku swojej takiej oficjalnej, muzycznej, wielkiej kariery, prawda? Wszyscy cię widzą, patrzą na ciebie. Czego najbardziej nie możesz się doczekać? Wystąpienia na jakimś festiwalu z moimi piosenkami. Nie wiem, na jakimś dużym. Ale polskim, zagranicznym? Raczej polskim. Nie jestem pazerny. Jeszcze, ale zobaczymy. Słuchaj, drogowskaz czy Sam na Sam? Gdybyś był słuchaczem, to który z tych dwóch singli skłoniłby cię, zachęciłby cię do tego, żeby posłuchać Szymona? Obydwa są bliskie mojemu sercu, obydwa sam napisałem. I myślę, że żeby ktoś poznał całokształt mnie, mojej osobowości, powinien posłuchać obydwu piosenek. Właśnie, bo jedna jest taka bardziej melancholijna, druga jest trochę taka refleksyjna. Jaki będzie cały album? Czy idziesz tą ścieżką, czy to jest na przykład album, w którym ty się wypłakujesz po jakimś tam niepowodzeniu miłosnym? Nie, raczej pokazuję warstwy mojej osobowości. Ja mam bardzo wiele emocji w sobie i mam naprawdę dużo do pokazania. Przykładem jest tutaj Sam na Sam i Drogowskaz, które są w ogóle z dwoma różnymi światami. Bo Drogowskaz jednak jest o ludzkiej intuicji, o tym, że najważniejsze jest niewidoczne dla oczu, o tej sile, która nas prowadzi przez życie, którą się posługujemy, chociażby podczas wędrówki po górach, która jest tutaj symboliką. A Sam na Sam, no rzeczywiście jest moim przeżyciem i pokazuje te prawdziwe emocje, które towarzyszą rozstaniu. Szymon gra na fortepianie, na wiolonczeli, na gitarze. Na perkusji. Sam wszystkiego się nauczył. Czy to sprawiło, że twoje dzieciństwo było trochę ubogie w takie przygody, na jakie mogą sobie pozwolić chłopcy, którzy nie grają? Typu, nie wiem, no grasz na skrzypcach, więc zazwyczaj wiesz, że nie możesz sobie pozwolić na grę w siatkówkę. W piłkę nigdy nie grałem, bo mam dwie lewe nogi, od razu się przyznam. Byłeś skazany na bycie muzykiem. Niekoniecznie, no nie odczuwałem tego. Miałem kolegów, realizowałem swoją pasję, każdy miał jakąś swoją pasję w dzieciństwie, robił to, co lubił, ja akurat lubiłem i tak do tej pory zostało robić właśnie to. Sam piszesz teksty, sam piszesz muzę, sam je produkujesz, sam produkujesz swoje kawałki. Czy jeżeli w momencie, gdy przychodzi do jakiejś podjęcia jakiejś decyzji, na przykład co się ma znaleźć na płycie, jesteś taki stanowczy, zaborczy, bo wiesz, że sam wszystko stworzyłeś od zera i nikt tak naprawdę nie wie, co w tobie się działo, kiedy tworzyłeś te numery i że nikt nie ma prawa poprawiać tego po tobie? Wiesz, coś ciekawe, że nawet nikt nie chce w to ingerować, bynajmniej od strony harmonicznej i linii melodycznej, bo jeżeli chodzi o aranżację, to jestem otwarty. Mimo, że preprodukuję sam swoją muzykę, to nie mam z tym problemu, żeby jeszcze poprawił to po mnie producent swoją profesjonalną ręką, swoim wieloletnim doświadczeniem, prawda? Żeby podwyższyć jakość. A czemu nie robisz reggae? Słuchaj, Kamil Bednarek jest najlepszym przykładem na to, że w Polsce reggae jednak się słucha i dobrze się ma reggae. Wiesz co, szczerze ci powiem, że moja droga jest dość charakterystyczna, bo ja sam od zawsze produkowałem swoje utwory. W pewnym momencie zaczęło mnie coś ograniczać. Może bardziej bym się skupił tutaj na tym, że chciałem czegoś więcej. I wokalnie, jak i aranżacyjnie. Także musiałem, to było nieuniknione, żebym poszedł w nowe brzmienia i zaczął wyśpiewywać jakieś bardziej balladowe melodie. Miałem zawsze też zaciągi do gitary akustycznej, także myślę, że te wszystkie czynniki złożyły się na to, co jest teraz i to jest takie naturalne. Okej, stawiasz kolejne kroki, ale cały czas twoi fani chyba jeszcze nie mają swojej ksywki, prawda? Sarsa ma tygrysy, Bieber ma Belibersów, a Szymo? Szymochody. Szymo... Szymochody. Ale oni sami się tak, siebie tak nazywają i się z tego nie wstydzą. To, a i to jest geneza? Szymon Chodyniecki i od tego się wzięło Szymochody. Słuchajcie, brawo, naprawdę. Prawie jak samochody. Szymon Chodyniecki był dzisiaj moim i waszym gościem w Show Maxie. Dajcie nam suba, bo nie wiadomo, co tam się jeszcze pojawi.